Nie konflikt, to rywalizacja. Prezydentusa o relacjach z Chinami COP26 w Glasgow. Joe Biden nie ma powodu do konfliktu z Chinami. Nie ma powodu, by doszło do konfliktu z Chinami, ale jasno powiedziałem prezydentowi Xi, że oczekuje, że będzie trzymał się zasad. Oświadczył prezydentusa Joe Biden w Glasgow podczas konferencji COP26. Jak dodał, zarówno Chiny, jak i Rosja popełniły błąd. Ignorując konferencję klimatyczną, klimat jest najważniejszym problemem, na którym skupiona jest uwaga całego świata, dodał Biden. Dotrzymamy tych zobowiązań, bo chcemy móc oddychać, powiedział Biden, odpowiadając na pytanie o realizację nałożonych przez prezydenta celów klimatycznych. Jak zauważył, Ameryka zamierza przewodzić światu, a podczas ostatnich dwóch dni konferencji COP26 osiągnięto więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Jednocześnie prezydent USA skrytykował przywódców Chin i Rosji, Xi Jinpinga i Władimira Putina za ich stosunek do zmian klimatycznych. Klimat jest najważniejszym problemem, na którym skupiona jest uwaga całego świata, od Islandii po Australię. My się tu pojawiliśmy i przewodzimy. A co robią Chiny? Poszły sobie. Jak można tak robić i rościć sobie prawo do przewodzenia? Pytał Biden. To samo z Putinem. Taiga dosłownie się pali: Rosja ma poważne problemy klimatyczne, a on milczy na temat tego, czy zamierza cokolwiek zrobić. Dodał Joe Biden. Nie ma powodu, by z tego powstał konflikt. Odbyłem godziny rozmów z XI. Jasno powiedziałem mu, że to jest rywalizacja, a nie konflikt i nie ma powodu, by z tego powstał konflikt, powiedział Biden. Ale powiedziałem mu też, że oczekujemy, że będzie trzymał się zasad dotyczących międzynarodowej przestrzeni powietrznej, szlaków morskich i tak dalej. Dodał. Biden podkreślił, że jedyną rzeczą gorszą od zamierzonego konfliktu jest konflikt niezamierzony, a jego przyszłe wirtualne spotkanie z Xi ma dotyczyć uniknięcia takiego scenariusza. Prezydent dodał, że liderzy Chin i Rosji popełnili duży błąd, nie pojawiając się w Glasgow podczas konferencji klimatycznej. Reszta świata spojrzy na nich i powie, jaką wartość dodaną dają Chiny, zauważył.